Dzień dobry, witam serdecznie. Kontynuujemy naszą przygodę, która powoli, jak już wiecie, zbliża się ku końcowi. Przed nami jedna z ostatnich map, a mianowicie Canyon to już w grze nie ma. Canyon przed nami na Jawinie, także działamy. Przed nami możliwość tego, by zasiąść ze sterami AT-ST, czyli All Terrain Scout Transport, który służy już od służy wielu, wielu lat zarówno od czasów wojen klonów właściwie, potem przez Imperium i do Nowej Republiki. 8,6, nic nie widzę, czy ja mam coś zrobić? 8,6 metra z tego co pamiętam, chyba 90 km. Aha. 90 metrów wysokości, jedno podwójne działko blasterowe i chyba wyrzutnia rakiet, ale nie pamiętam do końca jaki. Właściwie chyba nie rakiet, czy to był granatnik? Chyba granatnik. No nie idzie mi dobrze to strzelanie, nie idzie mi dobrze to strzelanie. Dwie osoby na pokładzie wchodzą. Jeden pilot, jeden strzelec, ale można też samemu, jak widzicie, obsługiwać. Maszynka została zaprojektowana na podstawie modelów AT-XT, AT-PT, które swoją drogą też zresztą były wykorzystywane później z braku laku jako retro maszynki, ale na tych modelach to zostało zaprojektowane. Tyle z ciekawostek, wracamy do bycia nagrywaczem, także witam serdecznie wszystkich, super zabawa, zajebiście. Skąd ta rakieta już tak szybko? Wo. Ale ja nic nie widzę. Dobra, chyba go zgubiliśmy. Czy tu się da jakoś zmienić kamerę? Na Boga. Kurde. Nie. A, tutaj mamy zmianę broni. Side kanony. No, dobrze wiedzieć. Szczerze mówiąc, ja w ogóle zapomniałem o tym, że tutaj można korzystać z innych broni. I zawsze korzystałem z podstawowego blastera. A tu proszę. Szokłem. No, rakieta nie jest zbyt celna, ale okej. Dobrze, przynajmniej szybko rozwalamy inne AT-ST. Dobra. Trzeba zniszczyć. Nie wiem. Rozumiem, że musimy zawrócić. Mapę da się też przejść, absolutnie nie korzystając z AT-ST. Posejfujemy sobie, także nie musicie się pakować w tą zacną maszynkę. Ja tylko coś widział, to byłoby bardzo fajnie. Nie wiem, czy to się da zniszczyć, czy ja mam coś tutaj zniszczyć. Chyba nie, chyba że tam. Dobrze, dajcie mi sekundkę, żebym się tutaj nie zaplątał znowu. Żeby nie było, że nie wiem gdzie idę. No bo już nie wiem gdzie idę. Teraz spróbujmy iść przez te kolumny mimo wszystko. To tutaj. Obstawiam, że jest tam secret. I nawet się pokuszę, żeby to zbadać. Nawet się pokuszę. Czemu nie? Okej. Okay. Ale to nie jest secret w takim razie? To jest po prostu jaskinia? Bez secreta? Wow. No dobra. No może faktycznie zasługuje tam na miano secret area, no. Ale na pewno na stack area, ponieważ już nie mogę stąd wyjść. Dzięki, gro. Zawsze ułatwiasz. Bam. Dobra. Jedziemy dalej naszym co kochanym wózkiem. Naszą dwunożną maszyną kroczącą.
Kolejna ciekawostka, po bitwie o Endor maszyny zostały wycofane z korzystania z naplętach zalesionych i kamienistych właśnie przez to, że prymitywne rasy używały tam broni, która... No nie, no celowanie jest kurwa tragiczne tutaj. Dobrze. Najważniejsze to nie dać się trafiać przez rakiety, bo to jest zło. O, i dostajemy w dupę, dostajemy w dupę! Kurwa, giń! Dobra. Zjechali nam trochę kapeka, ale z tego co pamiętam, to będzie chyba jeszcze... Chyba później jeszcze jedna maszynka do zaorania. Ale nie wiem. Dobra, czy on jest funkcjonujący? Oczywiście, że jest. Kurwa, nie, 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 nie. Dobrze. Zdechł. Dobra. Ci panowie też zeszli. Idziemy dalej, powolutku. Oczywiście ta mapa jest bardzo... no właściwie po sznureczku idzie, nie mamy gdzie indziej gdzie zboczyć z trasy, więc przynajmniej się nie zgubicie. Nie wiem po co to tłumaczę, tak jakby ktoś miałby w ogóle przechodzić ze mną tą grę i korzystać z tych z gameplay jako poradników, ale nikomu tego nie życzę. Au, 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 au. Tu, tiru. O, świetnie, celownik świetnie przeskakuje, ale o dziwo udało nam się trafić. Trafimy go. Trafiliśmy go, świetnie. Dobrze. Z tego co pamiętam, to będą też Shadow Trooperzy, których najłatwiej jest po prostu zdeptać. Zdeptać ich jak robaki, jak rebelianckie szumowiny, którą niestety sami jesteśmy. Turururu. Wow. Ktoś nie zawali na nas, byłoby straszne. To jakby miał się dosłownie zaraz co rozpaść, ale okej. Okay. Jednak nie. Bam, 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 bam. Nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się. Dlaczego się zatrzymałem? Nie wiem. Tam jest jakiś pan, trzeba go zestrzelić. Dobra, udało się. Na szczęście jakaś tam area of damage, of effect istnieje. Także minimalna, ale jednak. Świetnie. Mamy już bardzo, bardzo mało HPK, więc teraz się będę raczej autował z mojego pięknego pojazdu. Ale save'ik nie zaszkodzi. No, pójdziemy sobie tędy spokojnie. No mało HPK, mało HPK. Co ja będę zaraz zmienić maszynę. O ile mnie pamięć nie mieli, że taka była. O, świetnie. Ale co zjebałem? Dobra, wyskakuję stąd, przynajmniej na chwilę. Dobra, na razie sobie pójdziemy na piechotę, bo nie zamierzam ryzykować, że mnie jednym strzałem tutaj położą. Leczymy się trochę. Widzimy. A, zresztą i tak bym chyba tutaj nawet nie przeszedł. I tu będziemy mieć chyba kolejny pojazd do... Nie? Nie mogę tu wejść? Mam nadzieję, że się mylę. Mam szczerą nadzieję, że nie dało się z nich skorzystać. Dobra, idziemy dalej, leczymy się, la 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 la. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych przeciwników, ale mam dziwne wrażenie, że za Shadow Trooper jakiś wyskoczy mi na mordę. Oczywiście, 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 że tak. Albo pamiętałem to podświadomie, albo już tak dobrze znam tą grę.
dzisiaj nie będziemy tak szybko ginąć jak ostatnio, przynajmniej taką mam nadzieję. Po prostu... O nie! O nie, 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 nie. Co ty robisz? Co ty robisz, Grzegorzu? No, oczywiście. Pięknie. Trzeba się po prostu skupić. Skupić i nie dać się ponieść emocjom. Make your way to the Jedi Academy. Tutaj chyba trzeba było spaść. Co bardzo mi się nie podoba ten pomysł, ale chyba tak trzeba było zrobić. Oczywiście, że tak. Ten level poszedł dosyć szybko. Nie wiem skąd miałem pamięć, że z drugiej jest do użycia, ale nieistotnie. Dobra. Załatwmy to po cichutku. Do szturmowców z popiela, a tych... Można to nacisnąć? Nie można. Dobrze. Dzieje się tutaj coś złego. O, granaty, to bardzo ważne. Granaty, z granatów, jak wiecie, korzystamy przez całą grę. To jest niezwykle... niezwykle potężne narzędzie zbrodni. O, no nie byłby do mnie zupełnie dobry kolega na polu bitwy. O Jezus Maria! Jezus, co on tu robi z wyrzutnią rakiet? Dobra, tutaj widzę, że jest zamknięte. Zhealujemy się trochę. Dobra, nie ma co tutaj się bawić. Zbieramy ammo. O, shit. I co, warto się było w ogóle stąd ruszać od początku? Trzeba było od razu to zostać, sami by przyszli, no. Kyle oczywiście wszystko zjebał, no, generalnie. Tutaj nie. Nie. O, proszę, nic. Dobra. Może nie powinienem marnować rakietnic, ale z drugiej strony... ale z drugiej strony chyba niewielu tu będzie. A niewielu tu będzie wrogów więcej, których tak trzeba będzie pokonywać bronią konwencjonalną. Dobra, Seeker dronie, daj mi spokój, nie mam teraz czasu. O, no właśnie o tym mówię. Sejfy, sejfy, sejfy. Aczkolwiek. O, desant, no proszę. Co teraz? Fascynujące pewnie. Czy ja mam tutaj komuś pomóc albo coś zrobić? Czy no mógłbym oczywiście, ale... O, okej, tam by było po coś. No widzicie, jeden cios wystarczył, no wy się bawicie z nim, no. A mnie ostatnio też jeden cios wystarczył. Dobra, trzeba tam chyba było wejść. O, to nie było miłe, to nie było miłe. Nie mogę go zabić, naprawdę? Nie mogę go stąd zabić? Duszeniem? Wow. Wow, a będę mógł na niego zastosować Mindtricka? Tak. A jednak nie. Świetnie. Zastanawiam się, co ja robię właściwie, ale... Nie strzelaj we mnie, proszę bardzo. Dziękuję. Czy tutaj coś jest? Absolutnie nic. Dobrze, ja też chcę takiego Seeker Drona sobie odpalić. A co? A mogę mieć ich więcej? Wow, mogę mieć ich więcej. No to ja chcę jeszcze więcej. Mogę mieć maksymalnie. Wow, no nie, no cała armia ze mną idzie. No to słuchajcie, to ja już niczego nie muszę używać. Seeker Dronami w ogóle rozwalimy Desana. Dobrze. Seeker Drony za mną, natychmiast. Musimy pomóc naszym towarzyszom w broni. Nie wiem kto jest kto, ale tniemy wszystkich jak leci. Czerwony oznacza wroga, więc tego się trzymajmy. Wow, 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 wow. Spokojnie. Oj, 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 oj. E,
pozwolicie, że wycofam się na kilka zwolnień. Też umiem rzucać mieczem. No to trochę to podkradłem tego killa, nie ukrywam. Ale no cóż, to co trzeba zrobić? O, trzeba wcisnąć klocka. To dziś nie zabrzmiało. Co się dzieje? Kto tu zeskoczył? A, okej, okay, tutaj. No jej, to... A, psz. Easy. Tak zwany easy. Piece of kakę. Makty i te sprawy. O, pięknie. Spotkanie. No nie pomogę chyba swojemu towarzyszowi. Pięknie. No co prawda heal będzie wskazany. Nawet bardzo. A, zabili mi tego towarzyszka, tak? O, ciachnął mnie. Dobrze, ja się uleczę spokojnie. O, najgorszy możliwy cios. Też mógłbym go z niego zacząć korzystać, ale no się najbardziej na multiplayer przy. Faktycznie mogę mieć te klawisze. Kurwa. Przystosowane trochę wcześniej pod F-kami, ale dobra, poradzimy sobie i bez tego. Mam nadzieję przynajmniej. Strasznie coś mi tutaj tu długo idzie z tym panem. Dobra, położyliśmy go prosto w jajce, dostał mieczem. Nikt by tego nie przeżył. Nie ma szans. Tamten widzę, że bardzo pomógł koledze. No ale dobrze. Cudownie. No padają jak muchy. Nie idzie może super zajebiście dobrze, ale z drugiej strony jeszcze nie umarliśmy, więc jest to dla mnie jakikolwiek sukces. Dobrze, spokojnie. Czy tutaj coś się wydarzy? Na razie nie. Sejfujemy jak pojebani. The Sun. The Sun potrafi korzystać z mocy ruchomych schodów. To nie będzie przyjemne. Już to wiem. Kurwa, dwóch na raz. No dobrze, już właśnie tak. Właśnie tak. Tak spodziewałem się, że to będzie wyglądało. Chodźcie. Tak skakać komuś po głowie cały czas. Ale może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Dobra, zmienimy tryb na szybki, bo to chyba nie ma w ogóle żadnego sensu. No chodźcie. Chodźcie pod moje nogi. Safe. Kurwa mać. Dzięki, gro. No to dupa. Panowie, ja naprawdę nie mam ochoty. Ja nie chcę walczyć, ja nie chcę zabijać. Ja jestem pacyfistą, to takim zupełnym. Ja
dalej z tymi promieniami. Nie chcecie, nie, dajcie mi spokój. Już. Fajnie, że amunicja bardzo mi się przyda, kurwa, teraz. Dzięki. A też mam pioruny. Też się mogę piorunami pobawić, proszę bardzo. Dobrze, zasejfujemy sobie od tego momentu. Dobra. Spokojnie, na spokojnie. Póki jest hapek, jest dobrze. Pytam tylko, czy oni też się mogą leczyć. Ale mam nadzieję, że nie. Ale pewnie tak. Znając życie. Ach ty. Ścielcy, no. Dobra, mały save. A, jeden. Nie, myślałem, że padł. Czemu stoję w miejscu i nie mogę się ruszyć? Zajebiście. Dzięki, gro. Już możemy sobie odsejfować. Świetnie. Bardzo mi gra pomogła. Spadł Walden. Dobra, jeden down. Save. Weźmiemy sobie Force Crystal, czemu by nie? Prosto w piekarnik, proszę. Ach, pięknie. Dobra, tym razem lepiej poszło, no ale zgon zaliczony. Nie wiem, jak to będzie z Desanem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej do świątyni. Czy ja tu już nie byłem? Byłem. Nie w tą stronę. Pogubiłem się. Przestrzeliś przez schody. Desan jest tutaj operatorem schodów ruchomych. Trzeba iść do niego dalej. Tak? Gdzieś tutaj? A, trzeba. Skryptować się. Świetnie. Tak, rozumiem. Okej. Okay. Dziękuję, gro. Poprowadziłaś mnie dalej. No dobrze. Przed nami świątynia. Mogę to zrobić mieczem, ale tak jest po prostu fajniej. Defeat the Dark Jedi the Sun. No tak, bo przecież to takie proste. Bardzo prosiłbym, żeby mnie zostawić. Dobrze zapamiętałem. Prawda? To się dało gasić chyba. Tak, dobrze. I teraz to też pamiętam. Ty, Kyle, nie wiesz, ale ja wiem, że należy wybrać ścieżkę numer 1 po lewej. I trzeba będzie przeciąć gdzieś tutaj rurę z wodą. Ponieważ starożytna świątynia Masasich na Jawinie miała świetnie poprowadzone rury kanalizacyjne, bądź jest to inwencja Luka Skywalkera, który był, jak wiemy, farmerem na farmie wilgoci. Nie wiem, kto wychodzi w tym zestawieniu gorzej. Dobrze. Tego nie pamiętam. No dobrze. Zrób mi chwilę sobie przerwy. Ach, no tak, oczywiście, ukryty przycisk. Gdzieś na środku. Absolutnie na środku innego pomieszczenia. Okej, już pamiętamy w takim razie. No, tu będzie nam potrzebny Force Speed, jak się domyślamy. Przynajmniej do pewnego momentu. Może i nie. Ale jednak tak, przydałby się, bo będzie to po prostu chyba łatwiej ominąć. Świetnie. No tak, moi drodzy. Przed nami walka z Desanem, Mrocznym Jedi i potencjalny koniec naszej wspólnej przygody, która trwa już od dłuższego czasu, więc życzcie mi szczęścia. Ja wam bardzo dziękuję. Pewnie będę miał rage quity. Oczywiście nie. Będziemy grać do końca, aż pokonamy tego gadopodobnego handlarza z łomem i zobaczymy. Świetnie. Naładował się jak bombka.
Witam, witam. Your future's looking pretty grim, Dasan. On the contrary, thanks to you, the weakling Jedi who scorned me will soon be erased from history, replaced by a new race of warriors. Strong warriors, warriors who know that the Force is not practically useless, but is in reality a weapon to empower the worthy. Dzisiaj piję zieloną herbatkę, gdyby ktoś był ciekaw. Most of your shadow troopers are being mopped up by real Jedi. Ones who've been trained to use. O Boże, ja się z nim kiedyś pierdoliłem, to z przeproszeniem, żeby go pokonać. Dasan Fayard. Admiral. Admiral. Admiral Fayard, I order you to come in at once. I was wrong about you, Katan. Your failure as a Jedi hasn't weakened you. It's only made you stronger. Come. Join me. You know when you're hard. Star Warsowe, ale pięknie, wciąż to lubię. Nie masz tak wykonane. Wciąż ma dobrą, starą, dobrą magię Gwiezdnych Wojen, której niestety dzisiejsze gry niektórym grom brakuje. You weak fool. Ty słaby głupcze. No tak, to słyszałem już od podstawówki, także nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Zasejfujmy sobie, dobra. Wciśnijmy potrzebne nam przyciski. Trzeba to spulować czy spuszować? Chyba dobrze się zaczyna. Nie pamiętam, czy to trzeba było spuszować czy spulować. Nie, spulować. Dobra, zamknij mordę. Nie ma czasu. Spierdolę cię blasterem, bo... Dzięki temu odpala się super mega zajebisty promień, w który my wchodzimy i... I pushujemy go ile wlega. Zasyfujemy sobie. Puszujemy go jak pojebani. Nie udało się, nieważne, mamy save'a. To był bardzo zły save. Dobra. Wracamy do... Standardowej taktyki, czyli powódku się, spokojnie się leczymy i zaraz przystąpimy do dalszej walki. Przepraszam za to haniebne cięcie, ale właśnie w tym momencie moja małżonka potrzebowała mojej pomocy. Nieważne, że przez kilkaset miesięcy nagrywam tego gameplaya i mówiłem, że będę nagrywał dzisiaj, że będę kończył grę. Właśnie w tym momencie, podczas ostatniej walki, potrzebowała mojej pomocy. No trudno. Tutaj jesteś. Rzucanie mieczem, o ile pamiętam, jest... Jezus Maria, jak mnie wyjebał już. Odejdź ode mnie. Tak, ja uciekam. Ja uciekam. O, ale ścina. Ojojoj, dlaczego tak ścina? O, promień się włączył. Nie, o tym nie powiedział. No i gdzie jest mój zajebisty wróg? Tutaj. No nie wierzę, kurwa, no. Też mógł rzucać z pieprzem. Dobra, to sejfujemy sobie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Napij mordę. Dobra. Teraz tutaj tak już nic nie zrobimy. Kurwa. Zużyjemy po prostu speeda. No chodź, kurwa, za wcześnie tego użyłem, ja pierdolę. O Boże, już? No moi drodzy, nie było tak źle. Nie było tragedii, naprawdę. Umarliśmy ile? Dwa razy? Okej, no to jest Jedi Padawan, oczywiście poziom trudności, więc nie ma tragedii, ale jako dzieciak to się z nim męczyłem, hu. No super, wow. Jakiś... to był Force Jump dopiero. Wow. Dasan został pokonany, moi drodzy. To oznacza tylko jedno, że
ten gameplay dobiega niestety końca. Wiem, że wiele osób pisało w komentarzach, że już szkoda, że się kończy, ale ja nie rozumiem, dlaczego szkoda. Przecież to się dopiero w ogóle zaczyna, jakby przed nami mnóstwo innych gameplay. Przede wszystkim Jedi Academy, który jest w planach, Force Unleashed 2, może KOTOR, także ja się z wami absolutnie nie żegnam, bo tych gameplay będzie zdecydowanie więcej. Oświe, nie idźcie sobie za rączkę. Zabiłeś mocnego Jedi i idziesz za rączkę. Wow. Nice. A, no jeszcze nasz kurwa, przecież ukochany, międzygalaktyczny, kosmiczny coach. Kyle, Jan. Odwróć się, człowieku, odwróć, jak do mnie mówisz. No kurwa, to trochę szacunku, no. Prawo ulicy tego wymaga, no. No ale ktoś ze wsi przyjechał z pustyni, no to... Tak? Nie oddawaj mu już niczego, co do ciebie należy. Kurwa, ten człowiek chowa to w klapkach. Absolutnie. Look, I'm not saying I'm ready to join the academy or anything like that. I mean, before I do anything, I figure that Jan and I have earned a long vacation on the beaches of Spira. And piękne są plaże na Spira. We'll see. Yeah. Take your time, Kyle. We'll still be here when you're ready. Thanks. And may the force be with you. Niezły handshake. Piękny handshake. I tak kończy się przygoda, moi państwo, moi drodzy, kochani widzowie. Kończy się przygoda z Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Trochę nam to czasu zajęło, ale fajnie było sobie przypomnieć, odświeżyć tą grę, zagrać jeszcze raz, bo ta gra mi się kojarzy, ta gra z Gwiezdnych Wojen kojarzy mi się najbardziej z dzieciństwem. Jedi Knight też, Masters of the Sith też, ale ta gra najbardziej, bo byłem już starszy i bardziej ogarniałem, co się dzieje. I mam z tą grą świetne wspomnienia, mimo że teraz no, momentami mnie bardzo rage'owała, no ale to już kwestia po prostu wieku i samozaparcia, żeby siedzieć i się męczyć. Kiedyś to mi sprawiało przyjemność, dzisiaj mnie to po prostu momentami męczy, ale tak fajnie było do tego wrócić, do tej historii, do tej przygody. Ciekaw jestem, jak nam pójdzie w Jedi Academy. No i fajnie. Dzisiaj nie było jakoś super mega wesoło, skocznie i nerdowsko i chuj wie jak, ale muszę troszeczkę zachować ciszy niestety, ale było fajnie sobie przypomnieć. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję raz jeszcze, no i widzimy się w kolejnym gameplayu. Jeżeli macie inne pomysły niż Jedi Academy czy KOTOR, no to piszcie swoje typy pod filmem lub na oficjalnym fanpage'u Holokronu, bądź też na moim fanpage'u Dakanie, i widzimy się już niebawem i niech moc będzie z wami oczywiście. Papsy.